Wodzu wita w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3. A teraz udajemy się do świątyni Nibala po Orin. Da. Po walce z FL-em zdecydowanie nam się przydało. Szły test. No i oczywiście w tym stanie nie będziemy raczej walczyć z Orin, a jedynie spróbujemy dotrzeć do świątyni. Enemies still draw breath. What's next, I wonder? Let's get going. Dobrze. Moving in. Chodźmy dalej. Fajnie, polatność. Odporność. Nie mam pojęcia, skąd jest ta niepodatność. A, nie, trzeba się jakoś do niego przedostać. Lecilibyśmy tam, a jakbyśmy sobie tego użyli. Już lepiej. W sumie czy mamy? Co ty robisz? Doleć tam. Dobra, i czy mamy... bo nie mamy tego pierścienia nałożonego. No tak, no bo falangę moich można by wszystkich ładnie zrzucić. No ale cóż, trudno. Choć, czy my potrzebujemy akurat fali gemu? Na przykład zamiast tego moglibyśmy po prostu użyć. Pytanie, jak to zadziała? Nie mam pojęcia, zróbmy sobie testowy strzał. Okej, dwóch spadło. Jest to dla mnie wystarczająco satysfakcjonujące. A teraz temu zacznijmy zdzierać tą niedostajecie. Trochę daleko. No bo SM może to ładnie się tego pozbyć właśnie Magic Missile, tylko musi się zbliżyć, żeby móc tego użyć. Tam nigdzie nie dolecisz, za daleko jest. Chyba, że. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Let's spill some blood. Okej, chyba się uda. A więc... mam trochę dużo tych pocisków. No, wystarczą 3. Więc raz, dwa, trzy.
masz jeszcze dwa. W sumie i tak możesz wysłać je tam, chyba że w kogoś innego. Co tu jeszcze jest? Nie, oddajmy wszystkie w tego. Tylko trzeba zabić jak najszybciej. Zobacz, czy ty dolecisz. Powiem się, że... No, dolecisz, ale nie na tyle, żeby... A sam i tak nie masz akcji na atak, no by to nie ma większego znaczenia. Tak, no a posebnej trochę to zajmie tam dojście. Ale w sumie zanim tam dojdzie, to już tam wszystko chyba jozegę. A czemu ja biegnę? Dobra, nieważne. O, choć w sumie. Okej, okay, przynajmniej tak się przeniesie nieco bliżej. No dobra. Ej, nie tak przy krawędzi. No, serio? On każdym atakiem odpycha? Super. Fajnie. Czy oni wszyscy mają mi dostać naprawdę? Czy jakimś sobie tam dolecisz? No i teraz Minta musi go zabić. No dosłownie, on każdym jednym ciosem odpycha. Papa. A no, to niego trzeba zabić w pierwszej kolejności. Pokonam go jego własną bronią. Skryję. Hajema. Super. I tak nie będziemy walczyć z nikim potężnym przed następnym długim odpoczynkiem. To jest może zdobędę ten tabuj odpychający. Tak, regule Axe, na pewno. Dokładnie taki był. Nie wiem. No ja przynajmniej teraz ciepło zaczynają znikać. Jak tego zabiliśmy. Kolejny szok jest. I idziemy dalej. Idź dalej. Dlaczego tutaj jakoś szybko przylecieć? Dasz. Jest teleport, w sumie oni pewnie nie przylecą, więc trzeba ich zajęcznie przenieść. Teleport. Dobrze. No i zakładam, że tam już za chwilę będzie walka z Orin.
Więc jeszcze tam nie idziemy. Na BT z kolei moglibyśmy na przykład... Dobra. Jeszcze będzie jedno miejsce do ogarnięcia. Zwłaszcza teraz, kiedy nie potrzebujemy jakoś bardzo właśnie mocnych, nie wiem, wystarczająco dużo specjalistów, jakichś umiejętności wolnych. Więc chodźmy, to będzie tutaj chyba. Zamknięte mówisz? Nie wydaje mi się. Minus 3. Have a lot on my mind. And well, in it. Best be on my way. No dobrze, a więc. Czy mamy cokolwiek zdającego obrażenia od elektryczności? Mamy. A więc sobie rzućmy. Albo to można podawać na jednym celu. To już nieco gorzej. Bo nic innego takiego nie mamy. A jakaś strzała czy coś? Można i strzałą. Dobrze. That might be worth a look. I'm way too big. No co, jak to zmieścisz się? What's in here? Here we go. Stand. Peril floods my beyond lies the grand worm, deep in slumber, awaiting a true hero's advent. Should my domain drown in torment? Be you the deluge, turn away. Be you the hero. Poetic nonsense. There is no one and no sin. Nie ma smoka, ale jest najlepszy w grze miecz. Choć sumie smok też jest, ale... Dobra. Jeszcze nie ma. Niech mi będzie. Z jakiegoś powodu przy samym grze zbieraliśmy strzały z kuby smoków. Dobra, no i właśnie, cóż, problemem w tej całej lokacji jest to, że trzeba mieć bardzo specyficzne spele,
przechodzić jakieś różne próby. No i cóż, na przykład nie wiem, tutaj chyba jedyne co działa to dosłownie wyłącznie pełdzenie czy tego typu czary. Ponieważ to typa odpowiedź na wszystko. Tutaj trzeba by zwój tego. Na szczęście mamy. Pa, pa. No bez co tu jest? Bo on i tak się nie pojawi, prawda? Prawda? Okej, już tu nie wróci. Dobra, przejdziemy przez wszystkie po kolei znowu. The apple. The painting depicts a red-haired man stealing a shiny apple from a cart in an open-air market. You know this market, the wide, where Baldur's Gate citizens and visitors gather to conduct trade and wax political. The child, a red-haired man, is portrayed with his cloak's hood lowered, giving an apple to a smiling urchin. Several other children are huddled behind the one receiving the apple, hands outstretched. The induction. A red-haired man is depicted in hushed conversation with a dark-haired woman. She wears a cloak with an unusual symbol on it, tally marks totaling the number 9. The theft. A red-haired man is depicted in the Hall of Wonders, thieving what looks to be a priceless artifact. It's an astrolabe of entrapment. It could hold a dozen djinn within it, perhaps even more. The chase. A red-haired man is depicted running through the city streets, a flaming fist officer chasing just behind. A cloaked woman, hair dark as a raven, looks on from a safe distance. The judgment. A stern judge, his pockets full of coin, orders a red-haired man to the gallows. A shiny apple rests on the ground nearby. Cóż, więc kierując się słowami pomnika, sprawiedliwość, więc w takim razie powieszony i tak już tutaj został. Wolność nie do końca. Cela najbardziej po środku. I chyba ta słuszna opcja. Gdzie my to mamy? A więc dalej. Dobra, no i tak jak mówiłem, że generalnie w całej tej lokacji trzeba mieć naprawdę bardzo specyficzne zaklęcia, bo specyficzne rzeczy, tak, to wypełnienie, mimo iż właśnie sprawdza się pod tym kołtem, to cóż, jeden zwój jeszcze można przeżyć. Ale w tej sytuacji potrzebujemy takie trzy. I to nie byle jakie, a unieruchomienie potwora. Mieliśmy taki jeden, użyliśmy go na Rafaela, więc porównajmy. Jakie jest prawdziwe zastosowanie tego zwoju? Zczizowanie najcięższej walki w grze? Czy unieruchomienie na chwilę jednej książki, żeby ją można było przeczytać, ponieważ z jakiegoś powodu nie można jej po prostu złapać, a atakowanie i tak ją niszczy? Więc jak dla mnie to miejsce jest kompletnie bez sensu. I nie wiem, jak się nie ma Wizarda, który może się nauczyć tego zaklęcia i nim spamić tyle, ile ma spesosu, no po prostu tego się praktycznie nie da rozwiązać, nie strzelając. Dobra, no i w tej sytuacji, ja to robię tylko na takiej zasadzie, to przychodzę, że po prostu pamiętam tę odpowiedź, no ale jakbym z tymi postaciami miał to rozwiązać, no to
bez respekowania jakiejś postaci, no to jest praktycznie niemożliwe. No dobrze, więc dalej. No kolejnych świetnych prób. Właśnie te dwie kolejne już będą nieco lepsze. Te właśnie dwie po lewej były takie słabe, że wymagają konkretnych zaklęć. Reszta nie jest aż taka zła. Z tą też potrafią być problemy, ale nie powinno być aż tak źle. Chyba. Więc... zobaczmy, czy ktoś ma na przykład... Mamy... To jest chyba w sumie też najłatwiejszy sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Ale zaczynamy w ten sposób, że... Co, może ona by to już od razu rzuciła? Przez ile to się będzie utrzymywało? Super, jak długo on trwa. Fajnie, że mogę to sprawdzić. Dziesięć stoi, dobra, szybko bierz tam pochodnie. No, najpierw patrz na pomnik. No, bierzemy pochodnie. Chyba się rozpoczyna. Postępna od razu z pochodnią się ukrywa. To możemy to jeszcze rzucić, tak na wszelki wypadek. Okej, tylko teraz się przestała ukrywać, nie za zła kolejność. No, miejmy nadzieję, że od razu jej tego nie zgaszą. Aha. Zaraz kolejne przyjdę. No, weźcie się, ustawcie na jakichś, nie wiem, dobrych pozycjach do odpowiedzi ataku. Czekaj, co ci się stało? Nie, okej, nieważne, po prostu wszystko się świeciło, no właśnie, potem jak skinął i go wskrzesiliśmy. Jest to wyjaśnione. Nie mógł się tutaj, bo tak. No tak, ty już niestety nie ukryjesz ponownie. Teraz kolejnie przybywają. Więc tym razem się już ukryj. A my lecimy tutaj walczyć z kolejnymi. Jeszcze trzy tły. Gipania się musi palić. Aha, tego można, tego już nie. Albo ten z powietrza jest, no ma to sens. Ta mi teraz też powinna sobie poradzić z odpychaniem go. Zwykle jest ich o wiele więcej i tak łatwo się zabić nie dają. Zacznijmy żyć tutaj, przyjdę, bo możliwe, że tego się też da zepchnąć, tak jak przy nich. A tego można, ale jakoś słabo promień wychodzi, więc raczej nie. Czemu automatycznie nie przeskakuje?
No i tak już jest chyba martwy. No właśnie. Po co zostanie ukryta? Nie możemy ryzykować. Survival is all that matters. No dobra, dziewo poszło o wiele sprawniej niż zazwyczaj. Jest w tej próbie. No pokazuje to, że po prostu ukrycie w postaci, która musi trzymać tą pochodnię, która nie może zgasnąć w ciemności, jest najlepszym rozwiązaniem. Aczkolwiek też nawet jak się tak dzieje, no to zazwyczaj ich tak sprawnie się nie zabija. I ich się tam trochę gromadzi. Tutaj ta kontrola była naprawdę bardzo sprawna. Więc została nam ostatnia. I sobie ponownie trzymamy jakikolwiek zwój na elektryczność. Chyba nie. Mamy te strzały, aczkolwiek. Landshaker? Co się dzieje? Aha, czemu ty to wchłaniasz? Your strategic wits. There is but one rule. The Dark King must fall in two moves. Are you a commander of armies or a shivering pawn? Fodder for clever among. Dwóch ruchach. No tylko właśnie o to chodzi w Czarnym Królu, że typ ma wrażliwość na elektryczność. I cóż, to są najprostsze dwa ruchy, które można wykonać. A tak to... dobra... Mówiliśmy, jakby się można było robić bez tego, no bo raczej wątpię, czy... 2K4, nawet jeżeli to będzie 4K4, maksymalnie 16. W dwóch ruchach, no to 16, 32, typ ma życia 50, to raczej nie zadziała. A stanie tego jakoś wątpię, że nawet z Nick Damage'em tego nie podwoi. Czy tam czegoś nie zrobi jeszcze z tym. A tak, to jest jedyny typ obrażenia, który to ma podatność. A jakby nam się krylowo już łatał na przykład, ten musiałby uciekać, no tylko właśnie... Choć chwila, dobra, jeżeli załóżmy byśmy ruszyli się tam. Następnie.
Dobra, wydaje mi się, że to mam. Pytanie tylko, jaka będzie jego reakcja? No, załóżmy, że królowa przemieszcza się tutaj. Szachuje. Co? What the fuck? Po prostu... Dlaczego nie? Ja jeszcze mam się tutaj teraz jego ruch i... Co? To nie, może zacznijmy od wieży? Serio, czyli masz zepsute szachy i to jest moja wina. Super. Ty wiesz, jak działają szachy? Na zmiany się ruszają gracze pionkami. Miały być dwa ruchy, nie jeden. No bo jeżeli królowa poszła tutaj, no to proszę bardzo, szachuje cały ten obszar. Król, no właśnie zaraz zakładając, że król ucieka, nie, no bo choć... Nie, no nawet jeżeli tutaj by spróbował innymi pionkami coś zakombinować, no to za dużo nie zrobi. Wszystko mu tutaj blokuje ewentualne drogi zwycięstwa. Czyli załóżmy, biała królowa rusza się tutaj. Następnie, ten musi przejść. Ma właściwie to w sumie tylko dwie opcje, albo tutaj, trzy opcje, tutaj, tutaj i tutaj. Chyba, że ruszyłby się czymś innym, zablokował mi zasięg królowej, czego mi się sprawdzać teraz nie chce. No i następnie wieża, ale no właśnie, jeżeli by się ruszył w to pole, no to już wieża miałaby tutaj gorzej. Nie, ba, nawet jeżeli by się już tutaj, no to zbija wieżę w sumie. A, nie, czyli to by nie zadziałało. Nie tak sprawnie. Ale jeżeli byśmy zaczęli za przykład od wieży. Ona idzie tutaj, po tej linii go... Nie, chwila, to jest... Czekaj, wieża idzie tutaj. Jest szach. Po całej tej linii. Jeżeli ucieka tutaj, królowa go zbija. Jeżeli ucieka tutaj, królowa go zbija. Czy on ma jakąś szansę na pozbycie się wieży lub królowej? Czajną królową... Nie no, nie ma opcji, że zbije wieżę. Gońcem to samo, czyli to jest dobry ruch. What the fuck? Okej, okay, czyli zgaduję, że pomimo, że to jest dobre rozwiązanie, to generalnie tak jak całe to miejsce jest kompletnie bez sensu nastawione na konkretne spele, tak samo w tym przypadku. I nie da się tego zrobić po prostu rywali guys, tylko po prostu trzeba znaleźć jakiś spell, który zadaje dużo obrażeń od elektryczności i tak wygrać. Bez sens kompletny. Ale cóż. Proszę bardzo. Ale cóż, zakładam, że strzelając w ten sposób nie pójdzie tak dobrze. Przejdajmy teraz Starionowi, nie, może jakimś on na tym wykręci jakiś sensowny damage. Gdzie ja to mam? Jak to się nazywa? Błyskawic, okej. Okay. Nie tym, a tym. No to się odsuń. Bullshit. Super. Not as bad as it could have. Proszę bardzo.
jeżeli gra jest taka świetna, że projektuje lokację, którą da się przejść wyłącznie na jakimiś okropnie konkretnymi, jedynymi spellami, no sobie spekujemy postać. Nie wiem, bierzemy sobie Wizarda, uczymy się Lightninga, proszę bardzo, król nie żyje. Super rozwiązanie. Jakby, nie wiem, zamiast zaprojektować coś, co faktycznie można przejść dowolnie, niezależnie od builda, albo chociaż tam z dosłownie odrobnymi wskazaniami na jakąś konkretną postać, no to... To jest jakiś rzecz, że trzeba mieć dokładnie to zaklęcie. I to nie jeden raz, a dosłownie... A trzy. Trzy przynajmniej, a w tamtej próbie z tą wodą, to i tak bez konkretnych zaklęć praktycznie też jest bardzo ciężko to przejść. Próbując przestać. Przetykać. No i oczywiście, nie dość, że potrzebujemy właśnie zaklęć. To nagrodą za tą lokację jest miecz. No bardzo spellcaster, który właśnie ma te specjalne zaklęcia, mu się przyda miecz. Dobra, nieważne. Tragiczna lokacja. Mamy kogoś... Jeszcze jakiegoś tutaj towarzysza, co sobie tutaj stoi, żebyśmy nie musieli kogoś z drużyny respekować. Przydałoby się. Ja chyba mieliśmy laser, tylko że Orin ją porywała. Fuck. A... Czekaj, wiem. Naimita. Najprościej. Bo nie chcę mi się później ich buildów znowu ustawiać. Dobra, zostań tutaj. No przecież możemy to jeszcze Naimitą rozwiązać. Daj Wizard jakieś po prostu czy coś, nie wiem. Zwerbuj Naimitę. Dobra, no, ten co wcześniej go mieliśmy. Dokładnie. Pobierz sobie już do 5 levela, tylko dobi i weź sobie Lightninga. Jedyna rzecz, której potrzebujesz faktycznie. Cokolwiek. Okej, jest poziom 5, błyskawica, proszę bardzo, tyle nam wystarczy. I ruszamy. I've got a long road ahead. Let's move. If not over, then through. Tylko? Nie mam nic. Okej, dwa ruchy wystarczyły. No. Super zagadka. No one stopped me yet. On my way. Zamiast faktycznie jakoś logicznie pomyśleć strategię, no to po prostu... Boom. Sobie swoje bój najmite. Zapłać 100 sztuk złota. Zamiast wykazać się strategią i umysłem. This vessel is at thy disposal. Dobra, wypad. Nie zostań, tylko wypad, powiedziałem. Na posępna, chodź z powrotem. I wracamy. Ze smokiem też nie będziemy jeszcze walczyć, no bo... Do tego przydałby się zdecydowanie jeszcze longestik. No w sumie... Bocie, no nie ma tylko... tamtego slota. Ale ona też nie ma już smite'ów. Nie, udamy się na longesta jeszcze. Zapasów mamy wręcz aż za dużo. Przejdźmy się tam jeszcze kawałek. I zaraz będziemy stąd spadali. No, jej. Jest i nasz smok. Dobra, więc co, longest i walczymy ze smokiem. Co? A no tak. Bo z jakiegoś powodu, po tym jak nam dało ten strój krzyżnika, czy jak to się nazywało, już zapomniało nam zaekwipować z powrotem bazowego stroju. Czemu ona nie ma krwi Latanda, jak gdzie... Dobra, tu jest. There can be no respite.
Dobra, możemy chyba odpoczywać. Okej, po prostu sen. Żadnych wydarzeń wieczorem. Jesteśmy gotowi na zabicie smoka. Więc lecimy. Okej, też. Ostatnia rzecz. Jakie zaklęcia tutaj chcemy sobie przygotować? Coś konkretnego? Potrzebujemy. A chwilę ona miała wypędzanie. Dobra, nieważne, użyliśmy zwoju. Chyba wszystko jest jak powinno. Szkoda, że klejek nie ma nieruchomienia potwora. Ma nieruchomienie osoby, ale potwora niestety nie. A w tej walce też by się bardzo przydało. Dobra, no to lecimy. Chodź tutaj, panie Ansurze. Okej, okay. Raczej nie walić do niego z elektrycznością, ani na krytycznymi. No i tu ci są. No to standardowe jak na każdego nieumarłego. A właśnie, w sumie jak on jest nieumarły smokiem, to lepiej walić ze strzałami na smoki, czy na nieumarłych? Ja w sumie nie wiem. Może i te, i te? Resentment rise within you, only to be stopped at your mouth. The worm has claimed you and speaks through you. I am Ansur, heart of the gate, butchered in flesh, risen in spirit. Ansur wends his way through your mind like an unstoppable river. Your body is unmoving, yet thought flows effortlessly between you. The spirit pauses, and you feel the astral prism stir. Ansur senses the Emperor's presence within it. Answer me, Facey. Why have you come? A deep sigh resonates within you. The torrent stills, only disturbed by the dragon's next words. Brak, my words aren't meant for you. They're meant for him. The Emperor stirs in the astral prism, then in you. Calm, curious, and detached. Your presence has stirred me, as it ever did. I am awakened. Answer. It's been too long. A name I once answered to. A name I did not expect to hear again. Least of all from the mouth of an old friend. Friend. Yes. And more. Until you killed me. Have you come to dance on my bones, Alderaan? Was slaying me not satisfaction enough? Satisfaction? No. You left me no choice. You had every choice. You were becoming illithid. I offered you merciful death. You chose to fight. And now you bring your thrall before me. How far has the great Alderaan fallen? Stillness. Ansur's consciousness hovers just above yours, searching, seeing. Dear Ansur,
Enough! I gave you everything, Balderan. And you repaid me in slaughter. It is time I return the favor. Let my bones rise and the storms gather. Witness, Balderan. The final tempest has come. I am the heart of the gate. I am the one who roars. This time, you will not escape it. No to walka. Ale w sumie plus tak, tego, że jest nieumarłym, jest to, że działa również na niego Kefla Tandera. Tylko pytanie, czy on to musi zdawać co tu, czy ja zda walkę i właśnie to zdał. W czasie walki dużo mi to mówi. Super. My victims await. No dobra, całkiem niezłe. Na początku już prawie 150 HP. Jak my w ogóle możemy tak użyć, mając utrudnienie? Chyba disengage. Będzie chyba najlepiej. I weź traf. Ładnie. Cisz, połowa tego życia mu spadła. No, teoretycznie połowa mu spada już od dwóch osób, no to... Co, od kolejnych dwóch mogłoby już spać do zera? No niestety nie. Posępna raczej nie zada takich obrażeń. Tyno. W sumie jeżeli ja wpiję sobie miksuję szybkości, użyję Action Surge'a, trafię większość tych, to może. Może i się uda. Zacznijmy od tego 80%. No dobra. Co, próbujemy oczywiście. Więc... Niepodatność, powalenie, fajnie. Nie fajnie. Ostatnia kostka. Czy on w ogóle może zostać przejeżdżony? Bo nie wiem, czemu jeden walej i on to po prostu odpiera ciągle. Dobra, to tyle, ile mu zostanie, chyba iż posępna da jadę zdjąć. 34. Dajesz najpotężniejszym spelem, jakim masz go walni. Zręczność. Okej, okay. Czekaj, plus 6. Stało się coś, co pewnie na pewno trafi. Dobra, wywołujmy ten. 36. Ale zawsze to jest połowa obrażeń, która jest i tak całkiem spora. Serio, co tak mało?
Nie wiem, to jeszcze zesp. Na jakimś drugim specjalcie, aby miał inicjatywę większą niż tego. Aha, to w ogóle nie ulega wzmocnieniu. A co każdy dwa? Zadajmy sobie to na szpajetem. Nawet jeżeli ma teraz odporność na wszystko, to i tak mamy mega mało życia, więc chyba go zabijemy w końcu. GG. Cóż, widzę, że już mamy wprawę w zabijaniu bossów, zanim w ogóle dojdzie do ich faktycznego ataku. Z Rafaelem tak było, był Zansuem. No tylko Rafaela cheese'owaliśmy tutaj, to... Czy był jakiś cheese? Nie, no po prostu wpakowaliśmy wszystkie najpotężniejsze, co mieliśmy. Ale dobrze, że to się udało, zanim wykonałby ten swój atak ze zgromadzenia mocy. To by dosłownie zinstakilowało wszystkich. Może, nie wiem, Mintarzy i Cliffowi zostawiłoby jakieś... z... max 20 HP. Po co oni w ogóle są w tej walce? Mogliby już skinąć, po prostu nie przedłużać. Unsaw out of necessity. For the crime of being a Lilithid, he would have killed me first. Cóż, sami jest dokładnie tak samo. I was just like you. An adventurer who yearned for wyjątkiem, że to nie ty nas zabijesz, a my ciebie. I achieved it. As captain of the Wandering Eye, I acquired enough gold to found Baldur's Gate. I stayed for a while to watch my city grow. But it was not enough. I grew restless again. The sea called to me, and I ran to her with open arms. Life at sea was not easy. Our last adventure was ruinous. My ship was destroyed. My crew lost. But I was determined to return in triumph once again. What I found was an illithid colony. Where I acquired, it was Ansor who found me. Ansor, he sought to cure me of my sickness. Called on every healer he could find. Nearly broke his spirit in the attempt. But he failed to understand. I wanted no healing. I was not sick. Stelmane's death was not my fault. Ansor's death was born of this, and make no mistake. Even after he had exhausted all possibility of reversing my condition, I tried to convince him of my reality. He came to me as I slept. A mercy killing in his... I had no choice but to kill him first. It was an act of self-preservation. I am... while the path... It is too...
to Netherstone. We must. Dobra, no właśnie. Dawać mi mierzyk. No, co prawda nie my go będziemy cierzyć, ponieważ nasza halabarda. Lecz Mintaya. No właśnie, co my tu mamy? No i właśnie dlatego... Czy jakim celu na myśli 22? Dobre pytanie. Aczkolwiek właśnie się okazuje, że wcale nie było lepiej, jakbyśmy jej wtedy dali tę rękawicę i sami wypili miksujkę, ponieważ i tak w sumie wychodzi na to, że ona i tak ma plus 6, czyli efektywnie będzie używała tego miecza tak samo, jak my byśmy używali. Czyli okej, nic nie jest z ciebie, no to spoko. 30-47. 2K6 plus 25. Oczywiście to jest z tym, ale no i tak nieźle. No jeszcze łatwiej to jest tak przeciwko większym niż silni wrogom. No i też możliwość jeszcze ustać giganta, 1K6 obrażeń, 27 temporary hit points, no i ułatwienia. Całkiem nieźle. No i jeszcze ten atak obalenia gigantów. To jest naprawdę potężna broń. No dobra, a więc cel tego filmu osiągnięty, Ansu zabity, w sumie jeszcze coś tu jest. Ciekawe. To jest niezłe. Dobra. No i jeszcze jednego passive heala mamy, który sprawia, że dosłownie nawet jeżeli stopki do 0 HP, to i za tak zaraz powstaniemy. Więc to myślę, damy mintarze. Bo zresztą i tak, jeszcze chyba tego nie może używać, to jest sieni pancerz. No po sobie ewentualnie by mogła, ale raczej ona jako sapuje czegoś takiego nie potrzebuje. No więc ekwipunek naszej drużyny wygląda coraz lepiej. Co tu jest w sumie? Time to press ahead. Jakieś wyjście z drugiej strony? No najwyraźniej tak. A dobra, tutaj to... Aha, okej, tu z powrotem jesteśmy. Czemu to jest zamknięte? Jak mamy niby stąd wyjść? No właśnie. Give it a shot. Dobra, więc ten film już sobie zakończymy, a w następnym lecimy najpierw na Longesta, a później na Orin. Więc dziękuję za uwagę i na razie.